Okay. Tak, tak. No nic nie miał, ale wy trochę macie, jak widzę. People, this is the commander of the neutral squad. We've kicked the bandits out of the derelict machinery scrapyard. Expecting counterattack. We're low on numbers, so everyone's welcome to give us a helping hand. Neutral squad. Bez wezwał mnie do pomocy. Bez czy bies? Nie powinno być bies? Może powinno być bies. Może po prostu nie wiem. Rozładuj. Jakość słaba. Wywalamy. Po co holdować Vipery? Ej, tu kolejna bibliotyka była i leży jakiś trup. Wow. Ej, stary. What the fudge? No kurczę, no. Nie można ze spokojem lutować. To jeden z naszych kotów. O, pierwszy raz antyrady. No, nieźle. Całkiem przy okazji wyeliminowałem jakąś jednostkę bandziorów. Wchodzą kolejne wiadomości o Staszach. Dobrze. Jeszcze lepiej. Mała rzecz, a cieszy. No dobra, idę, bo tam chłopcy potrzebują mojej pomocy. Bez, czy bies, potrzebuje mojego wsparcia. Tego tylko przeszukałem, tak, tu już. Ej, bez lub bies, poczekaj chwilę, chłopie. Masz tu jakieś trupy do zlutowania? O! Nieźle. Nic co ciekawego nie ma. Nic. Tylko dane o Staszach kolejne. Ale weszło dużo Staszów. Tu fajna skrzynka. Ciężko się pod nią ustawić. Aha. I teraz to do Vipera. Mam trochę amunicji. Trochę. Trochę to lekko powiedziane. Nie jest tak źle. Hej. Hej, bies. No właśnie. Hej, stalkerze, w samą porę. Przydałaby nam się twoja pomoc. Poprzedni bandyci chcą pieprzeni. Pieprzeni bandyci chcą opanować wysypisko. Mieliśmy tu strzelaninę pół godziny temu i trzech kundli udało nam się załatwić. Reszta się wycofała, ale na pewno na domu wrócą z posiłkami. Nas już niewielu zostało, więc będziemy wdzięczni za każdą pomoc. Mów dalej. Urządziliśmy tu na nich zasadzkę. Nadejdą z zachodu, do Instytutu Agroprom. Pomóż nam ich zlikwidować, a nie pożałujesz. Dobra, pomogę wam. A może potem pohandlujemy? O, widzę, że tutaj niezłe wybranie, skoro zielona amunicja już się pojawia. Idą. Vitalik, czekaj. Vitalik. Nadchodzą, nadchodzą. Vitalik Kułak, o. Dobra, nadchodzą, oni idą.
Tää on vähän hotse. W tym deszczu może być nieciekawie. No ale dobra. Widzę ich na PDA, czy nie za bardzo? Jeden do... Skąd wali, chłopaki? Tutaj jesteś. Ach, szybka akcja. Great job, boys. We wiped them out. Everybody had some rest. And you, stalker. Come over here. Let's have a chat. Just a moment. Let me gather the ammo, my friend. Może miał tu ktoś mieć lepszą broń niż Vipery i Makarowy. O, Viper. No dobra, nie, no nie narzekam, ale Viper. Trzeba będzie niedługo tego Vipera gdzieś zastaszować, bo aż wstyd chodzić czymś takim. Sam jak bandyta uzbrojony jestem. Nie ma. No dobrze. Jak tam pies? Nieźle sobie poradziliśmy, nie? Opie, nasz. O, że bezpieczeństwo przede wszystkim. Dzięki, stary, bardzo nam pomogłeś. Przyjmiesz trochę kasy? Taki mały dowód wdzięczności. Wiesz, nie, nie, mam dużo pieniędzy. Masz, to powinno wystarczyć, żebyś mi... żebyś się w pełni wykurował. No, wykuruję się całkiem nieźle. Ty kupisz ode mnie ten... ogonek, odłożenie, stanie. Wow. Tam się zaczaił jeszcze jedna gadzina. Jak powiedziałeś. Rofunkę biorę ja. Dobrze, dobrze. Wiesz co, może byś kupił jeszcze... skrętek. Kurde. Nie wiem, czy sprzedawać to... Może nawet sobie zostawię, może nie wiem. Apteczkę kupię od ciebie. Nie masz nic do powiedzenia ciekawego. Ej, biesa, powiedz mi o sobie. Łaje mnie bies. Przyszedłem w tej okolicy 3 lata temu. Jak wielu kolesiów ze mnie, jestem zbiegiem, poszukiwanym za dwa morderstwa i ciężkie uszkodzenie ciała. O! Kilka lat temu mojego kumpla nieźle zmaltretowano w szpitalu. Musieli go dosłownie poszywać. No więc odwiedziłem sobie synów, którzy mu to zrobili. Jak zjawiły się gminy, musiałem jednego zastrzelić i wykończyć, skoczyć przez okno z drugiego piętra. Od tamtej pory jestem tutaj. Wow! tu gdzieś blisko musisz mieszkać. Dobrze sobie tu radzę, ale lista przestępstw też mi się nieco wydłużyła. Staram się zwalczać bezprawie, tak jak to robiłem na zewnątrz. Trenuję kotów i uczę ich przetrwania w zonie. No to w takim razie czemu nie dołączysz do powinności? Powinność walczy z zoną. Ja walczę dla ludzi. Zresztą oni za mocno związani są z rządami wojskowymi. Nie chcę się któregoś dnia obudzić w zimnej celi. No to powodzenia. No to ty jeszcze powiedz mi, co to za miejsce? Wysypisko, to jest nasz dom. Widzisz te sterty gówna? Tam nie chcesz łazić, zaufaj mi. Tyle odpadów radioaktywnych, że licznikom Geigera brakuje skali. To jedyna potrzebna droga do zony i ostatnio coraz częściej kręcą się tam bandyci. Prędzej się zesrają ze strachu, niż wejdą w tą zonę na teren powinności. Jak doświadczeni stalkerzy, ale te hieny uwielbiają tu rabować kotów. Więc skoro nikogo innego to nie obchodzi, sami musimy się ustawić i walczyć. Połóż i granatą, gar! Wszędzie, tutaj, znowu walczymy.
chłopcy, jak żeśmy tą akcję przeprowadzili, że nagle się jeszcze ktoś uaktywnia? Gdzie? Po co było to świętowanie? Powiedzcie mi, kurde, ten cholerny machalak jeszcze.